Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Radowicz, a to jest kolejny odcinek z gry Airport CEO. Tak, dzisiaj kolejny odcinek z tej jakże pięknej gry. Mam nadzieję, że będzie to działać trochę płynniej niż ostatnio. Więc tak, na czym my to skończyliśmy? Że budowaliśmy nowe stanowiska. Jakieś opóźnienia lotów były ostatnio, czy nic, monitor lotu. No, jakieś dwa opóźnione są. Tego co widzę. O 15:30 miał mieć odlot. Na stanowisku 46. A ci się wypycha aktualna, a tamten opóźniony nie wiem co robi. Ciekawe. Ach, nie, jeszcze się nie naprawił opóźniony. Ale jajka. Jedzie. Pozwólcie mi na to, że ty niestety musisz zostać odesłany. No, już poleciał. A, ten miał polecieć, aha. Ja tego odprawiłem niestety. Żałuję, boarding zakończona. Czemu ty nie lecisz? A, bo spaliłem się, nie wyrobiają. Dobrze, więc już wiemy, chociaż czym jest problem. Nie wyrobiają się z paliwem. Tak, oni tu muszą jeździć, aha. Tak, tutaj już dalej drogi nie będzie, więc... Pozwolę sobie zrobić infrastrukturę i transport, drogę serwisową i rozwinąć im tutaj to dalej. Wstępnie, co oni mają tu pod ziemią? Magazyn mają, stanowiska też mają. Cysterny z paliwem i tak dalej. Ale jeszcze te cysterny by się mogły gdzieś tankować, żeby one nie musiały tak daleko jeździć. No, wyśnijmy sobie coś takiego, co powinno być zbiornik paliwa. Magazyn paliwa. Ma stacja, że ta jeden średnia. Pięknie. Proszę zrobić. Tankowanie, no właśnie. Czekamy na tankowanie, a tankowanie nie ma, tak nie ma, tak? Nie, dobrze. Ty czekasz na co? Też na tankowanie. Ty czekasz na co? Na nic nie czekasz. Aha.
Rozumiem, jest to bardzo ciekawa sytuacja. No dobrze. Ty czekasz na tankowanie, a ty mały. A ty jesteś tankowany aktualnie. Zobaczymy jeszcze przez chwilę, czy się może doczeka. No chyba się nie doczeka. No cóż, jedziemy. Nie możemy tak bardzo kamery oddalać, niestety. Ty czekałeś tylko na tankowanie, dobrze. Ładunek, rozładunek bagaży w trakcie. No już mi się samoloty opóźniają. To mi się nie podoba. Dobrze, jakoś tu widzę, że sobie dają radę, tak? Nagasz. Samolot pojazdy serwisowe. Wyrównany, ciężarówka. Pojazdów bagażowych mamy aż na sta. Mimo tego samoloty się opóźniają. Na tych małych mnie to najbardziej to zastanawia. Czemu? Kontrola, bagaż, no już jest. To oni mają aż tak długo do tego, do podjeżdżania, czy co? Tankowanie. Łączę te tankowanie. No i wybudowali to już w końcu, czy jeszcze nie wybudowali? Wybudowali, co? Paliwo jest. Kontrakt paliwowy też mamy, co? Pomimo tego się nie wyrabiają z tym paliwem. Chociaż nie zaczęli się wyrabiać. Zaczęli się wyrabiać. Już jest lepiej. Dobrze, więc skoro zaczęli się wyrabiać, to my możemy wyposażyć nasze lotnisko w dodatkową drogę tutaj. No nie taką drogę, taką drogę. Lot jest spóźniony znowuż. No to te małe sobie możemy jakoś poradzić. Te tutaj też sobie na. No, jeszcze tutaj ten kawałek drogi muszę wybudować, ja. A ile tych stanowisk stoi tak właściwie pustych?
No w ogóle to jakiś przelatuje opóźniony. Ciekawe. Już na starcie są opóźnione. Boarding. No i wypychanie. One przylatują opóźnione. Godzina 20. A jak tam nasza reputacja średniej niż 60, 70, 80? Niedobrze, niedobrze. Reputacje i za dobrej my nie mamy. Niestety. Przez te małe samoloty też, no. Ładunek bagaży. I tak nic nie załadowali, i tak jest na co ty czekasz. Tak nie ma bagażu. Ten jest na czołuje, no to ten jak czołuje, to już go nie ma, nie? Boarding zakończony. Załadunek bagaży, zaraz będzie zero. O, zero bagażu załadowali, on czeka. A co, na zbawienie on czeka? Na stanowisko, on dopiero przyleciał. I co, i zatankowali go w 58%. Super. Już przyjechał go dotankować i boarding. I odlatuje, no w godzinę go porobili. Czeka na tankowanie. Im większe lotnisko, tym z tą grą jest gorzej. Naprawdę. Obsługi naziemnej mamy niedobór. Zatrudni. Obsługa naziemna. Jak to się robiło? A tutaj obsługa naziemna. Zatrudni, 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 jeszcze zatrudni. Te małe się opóźniają, średnie też się opóźniają. A dalej chodzi o co? O tankowanie. No poczekajcie, cysterny na Afgas brakuje? A to ciekawe, ciekawe. Pojazdy, cysterna na Afgas. No, no grubienia Afgas. Grub ze dwie, no. Ty czekasz na tankowanie. Co oni mają za problem z tym zatankowaniem? Ja naprawdę nie. Drogi nie umieją znaleźć, czy co? Kolejny za zatankowanie czeka.
przez to się robią opóźnienia. To ten też na paliwo czeka? Tak, też czeka na paliwo. A tu jest jedna cysterna. Druga cysterna. A zamiast pojechać zatankować, to one coś obijają. Po prostu. I cały czas obsługi naziemnej brakuje, chociaż nie wiem gdzie. Jakie zadowolenie linii lotniczych na mnie idzie. A ty na co latają? No. One chyba też na jeta latają. Wypychanie, wypychanie, czołuje. Kołuje. Dobra, wiecie, drodzy Państwo, zostawmy to na razie w spokoju. Już naprawdę nie wiem, sam czemu tak to się dzieje. Zostawmy może od tym dwugodzinnym pomiędzy lotami. No ci co, i tak zarabiamy, a to może lekko nam pomóc. Usprawnić te loty. Przecież one tu i tak są poplanowane na zapas niestety. To wszystkie odlatują mniej więcej z godzinnym opóźnieniem, nie? Nie wiedzieć czemu. Tak, żeby tu jakieś korki były na bazach czy coś, to nic się naprawdę nie dzieje. A powiem szczerze, z chęcią zrezygnował z jakiejś tam ilości tych małych samolotów, żeby ich było po prostu mniej i przenieść na te średnie. O, jakiś zapis automatyczny. Już myślałem, że grę. Coś z grą się nie tak stało. A bo tu mamy te międzynarodowe, tak? To się nazywa. My tutaj są nieuruchomione, a to z powodu tego, że nie mamy co jeszcze nawet zatoczki bagażowej podłączonej. Jak my tu wyglądamy z tymi bagażami? Nie wyglądamy, tak? Czy wyglądamy? Tu jakieś listwy i no listwy, no. Taśmy jakieś idą. Tu mamy wyjście bagażu. Nie mogę się na to patrzeć, naprawdę.
Samoloty są poopóźnione o nie wiadomo ile. Tu mam boarding. Poprzednie były opóźnione pewnie przez to paliwo. Liniom lotniczym się to nie podoba. Coraz bardziej tracimy ich satysfakcję. No cóż, samoloty jak się opóźniają, to się opóźniają. I nic nie mogę na to im niestety poradzić. Czekają na cysterny. Niby ten schemat tu cystern jest rozplanowany dobrze. O, widzicie ile jest tych opóźnionych? Nadchodzące chmury. Wszystkie są poopóźniane jakby. Postęp tankowania. Tankowanie jest chyba naszym najsłabszym ogniwem. Teraz wyłączę opcję tankowania i tyle będzie. Żaden się tu nie zatankuje. Na tym lotnisku. Żaden. I wtedy będzie najlepiej. Tankowanie. Jeszcze zobaczycie, że się nie zatankuje do końca. No nie, zatankował się. O dziwo. Właśnie, ale to, że to jeden też mamy to jakiś niedobór. Mieliśmy jeszcze automatyczny przepływ do terminala przy zakupie. A, bo ja nie przepisałem tamtej do terminala, nie? Cysterna Maverick na DT1. Zakupmy 4. I nie to by, tu są terminale. Kontrolę bezpieczeństwa. Chciałbym zobaczyć ten terminal. Status lotniska. Panel nie. Nasz układ terminali, o. Tu przedziel NATO, a tu przedziel NATO. Czegoś im tu brakuje, tak? Zobaczmy, zobaczmy. Pojazd wypychający, nie no, tego tu im nie brakuje. Serio, tego im brakuje, nie. Mi się wierzyć nie chcę, że im awgazu tak. Pojazdów bagażowych jest mało. I cystern. Ładowarki taśmowe. Pojazdy bagażowe, cysterny.
tankowania. A jeszcze żaden przez 5 godzin nie mógł sobie znaleźć. Naprawdę, czy ta gra musi być utrudniona w takim stopniu? No i teraz nie ma żadnego błędu, teraz wszystko jest dobrze. Czy tamten samolot po prostu był na Afgaz? Jakimś dziwnym cudem. To bym się zdziwił. Obóz strażacki, karetka, samochód. Obóz strażacki i karetka w sumie też by trzeba było zrobić. No dobrze, ale tym wozem strażackim i... Spaliłem, że to jeden. Wozami strażackimi i ratowaniem lotniska zajmiemy się już w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.